Na pewno bardzo, bardzo trudne spotkanie. Zespół z Gdańska, niesamowita determinacja przez całe 60 minut. Przez praktycznie cały mecz to on dyktował nam warunki. My zawsze mieliśmy te jedną, dwie, trzy bramki do tyłu. Bardzo, bardzo szkoda, że zagraliśmy dzisiaj chyba jedno ze słabszych spotkań. I ten mecz wyglądał jak wyglądał. No na pewno będziemy musieli sobie przeanalizować to spotkanie, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Myślę, że w najważniejszych momentach trochę za dużo indywidualnie, za mało zespołowo było w tym wszystkim i stąd taki wynik. Wydaje mi się, że to był nasz do tej pory najlepszy mecz w Superlidze i mimo remisu to zagraliśmy naprawdę, naprawdę mocno w obronie. Założenia nasze, które były, żeby właśnie Mariusz Urasik nie rozwinął skrzydeł, spełniliśmy te warunki. W ataku czyste sytuacje, bardzo dobra skuteczność przede wszystkim w ataku, bo wydaje mi się, że zagraliśmy naprawdę na wysokim procencie. Możemy się tylko cieszyć z tego, według mnie, zwycięskiego remisu. Bo tych pieniędzy obstawionych na Zabrze na pewno nie oddamy i cieszymy się, że tak wyszło. Nic, za tydzień jedziemy do Wągrowca i tam tylko i wyłącznie najwyższy cel, czyli 2 punkty. Pogratulować się tutaj zespołowi z Gdańska. Zagrali naprawdę super mecz, widać było walkę. My przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem zdobyć 2 punkty. Nie udało się, tak jak powiedział, ten mecz nam lekko nie wyszedł. No i teraz musimy wrócić, Zabrze przemyśleć, przeanalizować i skupić się na kolejnych meczach. Włożyliśmy dużo walki w ten mecz. Udało się zremisować. Cały mecz przeważaliśmy. To jest lekki niedosyt, że nie mamy 2 punktów. No, mogę powiedzieć, że lekko się odgryzłem od bratu. Zdobywając ten punkt i nic. Mam nadzieję, że będzie tak dalej w lidze. Również życzę powodzenia w dalszych meczach. Chciałem pogratulować zespołowi, szczególnie tej atmosfery i tej walki, którą tutaj zostawiliśmy na parkiecie. Oczywiście taki jeden punkt z tak renomowanym przeciwnikiem jak Górnik Zabrze na pewno bardzo cieszy, bo wystarczy spojrzeć w tabelę i zobaczyć, gdzie Górnik Zabrze na prostu jest i jaką serię potrafi zanotować w lidze wygranych meczów. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że moi zawodnicy nagrają to doświadczenie i nasi zawodnicy nagrają to doświadczenie i te lidy naprawdę wyglądają coraz lepiej z tymi przeciwnikami bardziej doświadczonymi. Dlatego jeszcze raz gratulacje i dziękuję za super mecz ze strony też przeciwnika.